Serdecznie kochani, ja wiem, że jesteście w pracy, my też jesteśmy teraz w pracy, dlatego też o tej godzinie w ogóle nagrywamy, ale nie bójcie się, nasz dzisiejszy live, też jak każdy wczorajszy i ten jutrzejszy, który będzie, tak naprawdę wszystkie będą nagrane, będą do odtworzenia na YouTubie, na naszym kanale, na Facebooku, na Instagramie, więc jeżeli tylko będziecie mieli ochotę, możecie do nich wrócić. Ja wiem, że wracacie w ogóle i w ogóle dużo osób zawsze jest z nami, bardzo Wam naprawdę arcymocno dziękujemy, bardzo mocno Wam dziękujemy za to, że jesteście, bo przynajmniej wiemy, że Was te tematy interesują, no i staramy się Wam pomóc jak najwięcej, pokazać Wam, co można zrobić z kwasami. Więc słuchajcie, dzisiaj tak naprawdę drugi dzień miksowania chwastów, czyli wyzwanie chwastowe. Miksujemy znowu pokrzywę i znowu miksujemy mniszek. Ale też słuchajcie, bardzo dużo nas ludzi pytało, znaczy w ogóle wczoraj widzieliście, byliśmy na spacerze, na takim właśnie chwastowym spacerze, bo byliśmy pozbierać właśnie wszystkie chwasty na dzisiejsze miksowanie. I kilka osób nas pytało, czy można to wcześniej zrobić, co z tym zrobić, bo to więdnie. Rzeczywiście, słuchajcie, w ogóle ta zielenina taka dzika, ona dużo szybciej więdnie niż wszystkie inne nasze produkty, które kupujemy, też zielone oczywiście, trafiamy ze sklepów. Ta zielenina dzika, ona szybko więdnie. Ale co możemy zrobić? Możemy temu zaradzić w dwojaki sposób. Możecie, słuchajcie, przychodząc do domu, wziąć tą zieleninę, tak naprawdę wrzucić, o, na przykład, bierzemy sobie szklankę wody, bierzecie sobie zieleninę, tutaj akurat mniszek, wrzucacie i on będzie w wodzie. Ja na razie nie wykorzystam tej wody, bo chcę ją potem mieć do koktajlu, natomiast wystarczy, że wrzucicie w wodę. Pokrzywa trochę większa, bierzecie sobie, słuchajcie, garnek, zalewacie wodą, wrzucacie pokrzywę i ta pokrzywa Wam śmiało wytrzyma. Jeżeli, wiecie, oczywiście chcecie jutro czy pojutrze ją zjecie, to super, to ta woda wystarczy, naprawdę nic się jej nie stanie. Natomiast, jeżeli chcecie to na dłużej, to właśnie teraz Wam to pokażemy. Co zrobić i jaki sposób zrobić, żeby ta pokrzywa, która już jest teraz tutaj przygotowana, zresztą widzieliście przed zapowiedzią, wrzucaliśmy, że już zaraz przygotowujemy właśnie tą pokrzywę, co z nią zrobić. Ona nasza była wczoraj zebrana, była oczywiście w garnku z wodą przez całą noc stała, teraz ją tylko zmniejszyliśmy na małe kawałki, te większe łodygi żeśmy wywalili. Tak, Maciek ją tutaj troszeczkę poobierał z łodyg, żeby ona się potem nam lepiej zmiksowała. Tak. I mniej więcej taką ilość, która tutaj leży, wrzucimy teraz do blendera po to, żeby ją przechować na dłużej. Dobra, pokażemy Wam, jak się to robi, jak to jest proste i jak można sobie ułatwić życie. Słuchajcie, dobra, teraz trzeba to wrzucić w jakiś taki sposób, miarę ludzkie, żeby mi się... nie poparzyły ręce. Nie poparzyły ręce, no to dobra, w miarę dobrze to pójdzie. Bo już widzę, że idzie. Słuchajcie, zaraz Wam pokażemy, co z tym zrobić. Przede wszystkim przygotować sobie trzeba miejsce w zamrażarce. Jeżeli nie macie takiego, a chcecie z nami, albo robicie teraz to z nami na żywo, byłoby miło, to przygotujcie sobie też zaraz miejsce do zamrażarki. Dobra? Okej. Okay. Ile tego wyszło gdzieś? Super. Tak jest mniej więcej pół blendera. Tylko tak, to się nie zmiksuje samo. Można było to pewnie gdzieś tam ręcznie jakoś ucierać, cokolwiek zrobić, natomiast my dodamy do tego wody, żeby zrobiła się z tego taka maść. Oczywiście im mniej dacie wody, bo potem, słuchajcie, będziemy w ogóle wlewać to do takiej foremki. Zwykła foremka na lód. Macie inną foremkę, inny kształt, to nie ma znaczenia żadnego. Chodzi o to, że im mniej wody damy, tym więcej będzie wartości... W każdej porcji będzie więcej pokrzywy albo innego zielonego liścia, bo oczywiście oprócz pokrzywy możemy w ten sposób zamrozić inne zielone liście, mniszek albo po prostu zieleninę typu szpinak, jarmuż, różne rodzaje sałat. Także Maciek wlewa tu trochę wody, nie za wiele. Szklankę. Na taką porcję może być szklanka i będziemy miksować. Dobra, teraz otworzymy. Możecie to zmiksować oczywiście niekoniecznie z wodą. Możecie, nie wiem, z wodą kokosową, z mlekiem roślinnym. Na przykład, możecie z olejem nawet. Chodzi o to, żeby po prostu był jakiś płyn i w czymś, żeby to było zmiksowane i w zależności od tego, do czego to potem używacie. Będzie nam łatwiej to zamrozić też przede wszystkim, tak. Jak będzie płyn. A oczywiście dodajecie takiej wody, takiego produktu, takiego oleju czy takiego mleka roślinnego, jakie Wy chcecie. To jest ważne. Tak, to potem będzie Wam będą bazą do jakichś tam koktajli. Tak, właśnie. Najlepiej jest używać wody, bo ona jest neutralna i potem możecie tą pokrzywę do wszystkiego użyć. Dobra, zmiksuj. Jedziemy. I pokażemy, jak to dalej wygląda. I już wystarczy tak naprawdę. Nie miksujemy za długo, bo potem użyjemy to do koktajli, w których też będziemy miksować. Ja bym dała tu jeszcze mniej wody na taką ilość pokrzywy, ale tak też jest w porządku. Popatrz.
jest zmiksowane, to nie jest zmiksowane na gładko, ale specjalnie nie jest zmiksowane na gładko, ponieważ potem to będziemy miksować kolejny raz, używając już porcję w koktajlach w inne dni. Połóż może to, nie trzymaj w ręku. Będzie mi łatwiej. No ale dobra, no okej. Okay. Żona wie lepiej. Dobra. I rozlewamy. Tak, bo ja to zawsze robię. Ty potem korzystasz tylko z kostek. Także Maciek tutaj rozlewa pokrzywę. Ja sobie zrobię ładnego print screena. Takie zdjęcia mi się potem przydają. Wykorzystuję i dwie pieczenie na jednym ogniu. O, super. I po prostu uzupełniamy pojemnik na kostki lodu tą zmiksowaną zieleniną. Jeśli miksujecie pokrzywę, to będzie pokrzywa. Jeśli miksujecie inną zieleninę, to będzie inna zielenina. Pamiętajcie, im mniej wody, tym lepiej. Jest wtedy to bardziej takie treściwe, więcej jest po prostu pokrzywy w każdej porcji. Do koktajlu możemy potem używać albo taką pojedynczą porcję, taką jedną kosteczkę, albo dwie, albo trzy, albo no nawet 10, no ile tam potrzebujecie. Chodzi o to po prostu, że macie już to poporcjowane. My jutro wyciągniemy to z zamrażarki i pokażemy Wam, jak to wygląda, bo tak naprawdę, żeby to przechować dłużej, to lepiej nie trzymać tego w tym, w zamrażarce, tylko przełożyć to do foliowej czy tam jakiejś innej torebki do zamrażania. Słuchajcie, my mamy troszkę, tak przygotowaliśmy się, mamy jeszcze taką silikonową też. Bo wiedzieliśmy, że będzie więcej tego płynu, także można to zamrażać też w silikonowych foremkach. No co tam macie w domu? My używamy to, co mamy, wykorzystujemy to, co jest. Ja no szkoda, żeby się zmarnowało, więc... Macie tak fajne i miłe głosy, że moglibyście bajki dubbingować. No, jaki komentarz, dziękujemy. Ale tutaj jest pytanie, jak zbierać pokrzywę, żeby się nie poparzyć? Tak jak ja wczoraj. Nie, słuchajcie. Ja no najlepiej w rękawiczkach, ale to tylko wtedy, jeśli jesteś przygotowana do zbierania pokrzywy. No poszliśmy na spacer i wzięliśmy po prostu zwykłą reklamówkę. Drugą reklamówką żeśmy zrywali, a do drugiej żeśmy wkładali. No i tak. Bo akurat to mieliśmy w bagażniku, a my bardzo często robimy wiele rzeczy na spontanie, więc tak to wyszło. Tutaj kończyneczka tutaj tak wygląda, tak, no, tutaj już nie jest tak pięknie, ale generalnie ale jak zdrowo. To się zamrozi, to będą super kostki lodu pokrzywowe i one są świetną bazą potem właśnie do robienia jakichkolwiek koktajli na bazie chwastów albo innej zieleniny. Miałem blender, w sumie niepotrzebnie go miałem, bo mogłem go zostawić przecież. No, okay. No tak. No dobra, okej, okay, nieistotne. Zrobiłem to już. Nie musiałem go mieć tak naprawdę, bo i tak będziemy przecież zaraz miksować przecież koktajle. Więc słuchajcie, my tak jak Agata powiedziała, co zrobimy jutro, bo one dzisiaj nie zdążą dojść do siebie do końca. Musielibyśmy naprawdę chyba z 2 godziny pewnie miksować, żeby te kostki Wam pokazać, jak wyglądają. Ale co więcej, co z nimi zrobimy? Jutro, jeżeli na przykład chcecie je zużyć w ciągu 1-2 dni, super, one mogą zostać w tych foremkach, nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli chcecie, żeby one wytrzymały, nie wiem, tydzień, dwa, dłużej, to wtedy słuchajcie, wyciągamy z takich kostek, tak jak kostki lodu normalnie i wrzucamy do jakichś woreczków czy tam sturnowych zamykanych, tak żeby był jak najmniejszy dostęp powietrza. I wtedy te kostki naprawdę posłużą Wam dużo, dużo dłużej. Tak, tutaj jest pytanie, przez jaki okres można zbierać pokrzywy, czy tylko na wiosnę jest dobra? Wiecie co, w ogóle... Więc na wiosnę jest najlepsza. Ale można ją zbierać praktycznie cały czas, kiedy ona występuje, tylko pamiętajcie o tych dwóch zasadach, że pokrzywa jak ma już tam metr wysokości czy półtora i kwitnie, to ona nie dość, że jest taka gorzka w smaku bardziej, jest taka bardziej twarda, te łodygi są już mega wyrośnięte, więc najlepiej tych łodyg w ogóle nie miksować, bo taka młodziutka, ona jest taka bardzo mięciutka i nawet delikatnie tylko parzy, a nie mocno. Ale wiecie, co w ogóle... Poza tym ona jest taka już brudna, no... najlepsza jest po prostu ta młodziutka i świeżutka, a taka występuje właśnie na przełomie kwietnia i maja i wtedy jest najlepsza. Natomiast Wy mówicie, że nie ma teraz pokrzywy. Ona jest, tylko trzeba się schylić troszkę. To jest do tych takich wysokich, którzy z góry patrzycie. Tak zupełnie poważnie, schylcie się. Naprawdę ta pokrzywa bardzo nisko rośnie. Ona jest gdzieś tam w między trawami. Ona jest, tylko rzeczywiście jest niska na razie. Nie kwitnie, więc nie widać jej, ale to dobrze, że nie kwitnie. Więc jak nie kwitnie i jest w trawie zielonej, no to możecie nie zauważyć. Uwierzcie mi, gdybyśmy dzisiaj chcieli, to pewnie byśmy i z 20 kilo, no może kilogramów przesadzam, ale pewnie z 20 takich reklamówek byśmy nazbierali wczoraj w ciągu pół godziny, bo tego jest po prostu bardzo, tak. Bardzo dużo. Moja babcia mówiła, że majowa pokrzywa jest najlepsza. Tak, bo właśnie w maju pokrzywa jest najlepsza, ale wszystko zależy od sezonu wegetacji, tak. Bo na przykład pod Wrocławiem
w kwietniu najczęściej jest to w sezonie, co na przykład na Pomorzu albo na Podlasiu jest w sezonie dopiero za miesiąc. Więc w każdej części Polski ten przysłowiowy maj jest w innym okresie czasu. U nas pokrzywa już jest taka, że już śmiało można ją zbierać i miksować. Tak. Zobacz, jak jest u Ciebie. Dobra, ale niemniej wracając, teraz mówiąc, babcie mądre kobity, słuchajcie więc swoich babci. My pozdrawiamy wszystkie wasze, nasze babcie i babcie naszych dzieci, czyli nasze mamy. Dobra, okej. Okay. Jeszcze jest pytanie, czy pokrzywa szczypie w buzie? Wczoraj właśnie była osoba, która je pokrzywę i napisała, jak to zrobić. Ona tak, przysyła... że się kładzie te igiełki. Chcesz zaryzykować? Bo, no nie, bo na, nie pewno, na pewno tak można zrobić, ale nigdy nie próbowaliśmy i zawsze jest taka w głowie obawa. Tak samo jak mieliśmy przed pierwszym miksowaniem pokrzywy. Nie wiem, czy ty pamiętasz, bo to kiedy to było? Dziewczyny w przedszkolu chyba nie. Jeszcze były. Albo na samym początku podstawówki. Bo bym potrafił tego nie robić, żeby móc dalej go prowadzić. Chociaż ja wiem, że to można pewnie zjeść i ściągając te igiełki. Tylko nie pamiętam w tą, ale raczej no, na pewno tak w dół podejrzewam. W tą stronę, prawda? Mhm. I co, no, nic pewnie nie tak, no one się łamią, nie? No i co, i teraz miałbym to zjeść? No jak nie ma tych igiełek, to nie parzy. I co? Nie parzy. No nie parzy, no. No widzicie, zgadza się. Czekaj, wypróbowaliśmy się, czekaj, to właśnie. Żyjesz? Dwa, żyjesz? Nie, tutaj nie parzy. No nie, taka zmiażdżona pokrzywa, jak już ją gryziesz w buzi, no to ona już na pewno nie będzie parzyć, no bo miażdżysz właśnie no nie, te igiełki. Nie, naprawdę, żeby nie było, że wziąłem kawałek. Naprawdę nie parzy. Nie. Widzicie, wypróbowaliśmy to specjalnie dla Was. To nie jest kwestia bycia bohaterem tutaj, udawania, że jest dobrze. Nie, naprawdę nie parzy, no. No to super, to dobra. To może zmiksujemy teraz jakiś kolejny koktajl, dobra. Bo tą pokrzywę mamy tutaj w kostkach lodu, wrzucimy ją do zamrażalnika i jutro Wam pokażemy, co dalej. Natomiast dzisiaj dalej miksujemy świeże chwasty. Tak. Mniszek może najpierw zmiksujemy. Słuchajcie, a ja cały czas w głowie mam, kiedy mnie zacznie parzyć. dobra, ale jeszcze taka jedna dygresja. Wczoraj rozmawialiśmy o mniszku i mistrz, mniszek versus... biją Ci tu brawo i mówią mistrz, dziękuję. Dzięki, słuchajcie, ale no wyście mnie do tego namówili trochę, zadając takie pytania. Słuchajcie, wczoraj były pytania mniszek versus mlecz. Były tablice, mówiliśmy o tym, jak to jest, ale dalej część z Was nie wie, więc słuchajcie, postanowiliśmy pokazać Wam. Patrzcie, tak wygląda... Taka rozeta. Tak wygląda właśnie mniszek. On tak rośnie. Tutaj wszystko idzie od dołu. O, widzicie? W ten sposób. Wyrwaliśmy taki. No i przede wszystkim nie kuje. Bo mlecz, prawdziwy taki mlecz, kuje. Nie kuje. Tego nie trzeba nawet... Mniszek jest smaczny właśnie jak jest taki młody, bez kwiatów jeszcze. No. Potem już jest w smaku, nie każdy już go lubi i dlatego w koktajlach jest dużo fajniejszy. Dobra, okej. Okay. Ma taki gorzkawy smak. Dobra, słuchajcie. I tak właśnie rośnie. Z kolei, tak jak jego podobny, że tak powiem, osobnik, czyli mlecz. Mlecz. Rośnie. Z jednej łodygi odchodzą po prostu. Na bok. Listki. Tak jak na tej grafice, którą Wam pokazaliśmy. No. Ja wiem, że czasami niektórym trzeba łopatologicznie, więc nie jest to żaden problem. My możemy to pokazać. Pytacie, no, tak. No, wiadomo, że też niektórzy dołączają w trakcie. Może nie słyszeli, nie widzieli, nie schodzą niżej do komentarzy. No okej, wszyscy się zabiegani, może jesteście w pracy, więc na spokojnie możecie tego live'a sobie. Ktoś tu napisał, myślałam z daleka, że to rukola. I faktycznie mniszek jest delikatnie podobny do rukoli. Tak. Smakuje. Dobra, także miksujemy teraz koktajl z mniszkiem. Dobra. Czyli do niego weźmiemy? Tak. Miksujemy dzisiaj, słuchajcie, w ogóle mieliśmy miksować dzisiaj z naszych wachlarzy nowych. I tak, no, ja wiem, że ciężko jest o tym, nam jest ciężko o tym mówić, bo one już miały być na początku tygodnia, potem miały być w środę się okazało, że COVID znowu pokrzyżował plany, gdzieś nie tłumaczymy się, bo to nie chodzi o to, bo my je dostaniemy, pewnie na koniec tygodnia będą, natomiast już myśleliśmy, że dzisiaj będziemy miksować z naszych wachlarzy. No nie, dzisiaj miksujemy z magnesów, a w wachlarzach naszych znajdziecie 300 przepisów, które będą też w takiej formie obrazkowej, będą uzupełnione o kaloryczność, zresztą Agata mogłaby o tym opowiadać pewnie cały czas, bo ona... Tak, ale pamiętajcie, że wachlarze można kupić tylko jeszcze przez te kilka dni, bo jak tylko one do nas przyjdą i zaczniemy je wysyłać, to wstrzymujemy sprzedaż. Dobra, słuchajcie, teraz kolejna rzecz. Co miksujemy z naszego magnesu? Czyli miksujemy... Który przepis teraz zmiksujemy? Numer 2.
Tak, pokażemy Wam dzisiaj coś z owocami egzotycznymi. Wczoraj były takie podstawowe owoce polskie, typu banany, jabłka, polskie cytryny. Polskie owoce typu banany, nie, no dobra, źle to określiłam. Takie podstawowe, popularne, typowe, popularne, najczęściej kupywane owoce, tak. Posłuchajcie, w każdym sklepie nawet znajdziecie banany, jabłko. Natomiast mango już niekoniecznie, bo po pierwsze, nie każdy sklep się zaopatruje, bo no jest to drogi owoc. Czasami, nie zawsze, czasami można trafić na bardzo. Poza tym też poziom dojrzałości tego owocu też jest bardzo ważny i on warunkuje kupno go. Bo jeżeli kupimy bardzo twarde, to może być ciężko, żeby ono u nas dojrzało. Tak, dlatego ja Wam już kilkakrotnie polecałam kupowanie na przykład mrożonego mango w takim Lidlu czy Biedronce. Po 400 albo po 200 gram, już nie pamiętam, w opakowaniu za 4 zł. Więc to jest bardzo dobra cena i te mango jest zawsze dojrzałe i słodkie. Dobre. Ale my akurat udało nam się dostać w dobrej cenie mango, także użyjemy mango, mniszka, Maciek już tu widzę wrzuca do blendera. Tak, ale musimy jeszcze miętę. Miętę i pomarańcze. Znajdziesz coś tam jeszcze w tej mięcie, bo mamy taką końcówkę. Nie, jest taka końcóweczka, ale już zaraz. Także dla przypomnienia, miksujemy mniszek i teraz korzystamy z magnesu i z przepisu numer 2, czyli garść mniszku. Tutaj Maciek wrzucił nawet więcej niż garść. Ale będzie pysznie. Do tego będzie jedna pomarańcza lub sok z pomarańczy, bo wiadomo, że pomarańcze najlepsze są w zimie. Teraz to różnie bywa. Mięta. Okej, mięta. Garść liści mięty i pół mango. Także mango dojrzałe, czerwone. I pomarańcza mówiłam wcześniej. Albo sok z pomarańczy. Dobra. Jak dajecie sok, to wtedy możecie dać dużo mniej wody. Bo standardowo miksujemy koktajle tutaj wszystkie składniki ze szklanką wody. Więc jeśli używa się coś takiego, co ma dużo soku, albo zastępuje się coś sokiem, to wtedy jakby wiadomo, tego płynu można dodać mniej. Czy dzieci mogą to pić? Pytacie pewnie, czy mogą jeść chwasty. Tak, tak, oczywiście. Zielenina i chwasty to są zielone liście, zielone warzywa, które śmiało dzieci mogą jeść. Wiadomo, że nie takie dwumiesięczne, ale jak już rozszerzycie dietę na tyle, że dzieci jedzą zielone liście, no to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Nasze dzieci już od małego jadły zielone liście. Strawy zbierały. Słuchajcie, to mango jest już tak, no jeszcze mogłoby chwilkę pobyć, ale generalnie jest fajnie. Także użyjemy pół mango. Oczywiście możecie użyć więcej, wtedy będzie jeszcze bardziej słodki koktajl, bardziej ten smak mango będzie czuć. Ale na razie korzystamy tutaj z przepisu. Bierzemy pomarańczkę, mango, miętę i mniszek. I tego smaku mniszka oczywiście w ogóle nie będzie czuć, także spokojnie możecie zamiast mniszka oczywiście miksować pokrzywy, tak jak wspominałam. My cały czas chcemy podkreślić, że korzystając z przepisów, wymieniacie składniki. Jeśli na przykład nie macie mniszka, to używacie pokrzywy i to nie jest żaden problem. Po prostu wymieniamy zielone liście na inne zielone liście. Okej, okay, patrzcie, i my znowu, my nie obieramy dodatkowo z tej białej skórki, z tego albedo. Bo tak naprawdę, pamiętajcie, tam jest naprawdę cała zawartość witamin, tego wszystkiego jest najwięcej w tej białej skórce, więc to właśnie ta biała skórka, czyli albedo, nie ściągamy. Zostawcie to. Naprawdę to jest całkiem. Ktoś tu pyta, zamiast wody jaki sok? To nie chodzi o to, że zamiast wody sok, tylko że tutaj w tym przepisie jest jedna pomarańcza lub sok z pomarańczy, więc jeśli nie używasz pomarańczy całej, to możesz wycisnąć sok z tej pomarańczy albo dodać soku z pomarańczy. No. Jeśli używacie soków w koktajlach, to zawsze najlepsze są takie bezpośrednio wyciśnięte, ale oczywiście to jest Twój koktajl, więc jak tam wlejesz nawet taki zwykły sok z kartonu, to też będzie ok dla Ciebie, bo to będzie Twój koktajl. Po prostu wybieracie takie składniki, jaki chcecie uzyskać koktajl. Jeśli chcecie mieć zdrowy, ze świeżych produktów, to nie używamy kartonowych soków, wiadomo. A jeśli dla Ciebie to nie jest żaden problem i Ty i tak pijesz takie soki i nie przeszkadza Ci to, że tam będzie dodatkowo cukier czy inne dodatki z takiego soku z kartonu, no to słuchaj, dodajesz takiego soku i to jest Twój koktajl i pijesz tak, żeby Tobie pasowało. Dokładnie. I wtedy wykorzystujesz wartości po prostu chwastów, których byś inaczej nie zjadła, bo Twoja dieta tak wygląda, że no nie zjadłabyś my tego. My staramy się namawiać Was do tego, żebyście jak najmniej przetworzonych używali, chyba że przetworzonych właśnie w taki domowy sposób, jak myśmy zrobili. Tak, tak jak tutaj żeśmy zmiksowali pokrzywę przed chwilą. To jest przetworzone przez nas, ale wiecie tak naprawdę, co tam w środku jest. Natomiast mówię, jeżeli używamy soków z kartonu, okej, tak jak Agata powiedziała, wasz wybór. Natomiast my nie polecamy tego, nie używamy, ale ostatecznie, jeśli ktoś użyje, to przecież się nic nie stanie. Just start.
Widzicie, jak pulsacyjnie? To blendery już w zaprogramowanych programach mają coś takiego, że one same pulsacyjnie dorosną. On jakby podrzuca produkty, żeby one się mieszały. Nawet te twarce wtedy się mieszały. Także patrzcie, jaki super zielony kolor. Słuchajcie, staramy się też zbyt długo też nie miksować. Dlaczego? Żeby nie napowietrzać specjalnie tych koktajli. Tak, i nie nagrzewać, nie bo nagrzewać. One się bo nagrzewają. Oczywiście, wiadomo, że... Jezu, ale pachnie. Boże, jak ja uwielbiam mango. Zresztą sami widzieliście, jakie niedawno pyszne mango mogliśmy jeść, będąc na wakacjach. Dobra. Takie prosto z drzewa najlepsze. A my jesteśmy wielbicielami mango w ogóle. Dobra. Także super zielony kolor. Zielone liście w ogóle i warzyw, i w ogóle chwastów mocno zabarwiają kolor koktajlu, jeśli nie użyjecie tam innego koloru, który może przeważyć albo to zniwelować. Tutaj było mango, które jest żółte, więc wiadomo było, że ten zielony kolor mocno przebije. I tak właśnie wyszło, jest super fajny kolor tych koktajli. Posłuchajcie, czasami jak macie produkt zielony i czerwony, no ten koktajl może nie wygląda najbardziej apetycznie na świecie. Nam zależy na tym przede wszystkim, żeby on, no słuchajcie, nas nie trzeba namawiać do picia koktajli, bo my je pijemy. Czy dacie nam koktajl, który dla kogoś będzie niesmaczny, będzie brzydki kolor, czy też my to pijemy. Ja na przykład, kiedy zaczynałem moją przygodę gdzieś tam z koktajlami i byłem na początku zmuszany przez tą panią, która jest tutaj przede mną, a z drugiej strony kamery, to na początku mówię, Boże, jak to można pić i w ogóle. Dzisiaj, słuchajcie, piję takie rzeczy, takie połączenia, że jak gdzieś w pracy też samym pracownikom robię, albo gdzieś tam znajomi moi patrzą, mówię, Boże, jak to można pić? Można. Ja po prostu wiem, że to jest zdrowe, ja to po prostu piję. Nie zwracam już uwagi. Oczywiście mam swoich faworytów, gdzie na przykład uwielbiam banan, znaczy jabłko, burak i grapefruit. To jest jeszcze z postu Dąbrowskiej, naszego takiego... naszego wymysłu, że tak powiem, naszego produktu, gdzie sami żeśmy po prostu robiliśmy i to był mój najlepszy po prostu koktajl, który ja po prostu do dziś dzień uwielbiam. I dla mnie rano taki starter, nie zawsze go piję, ale często go wybierałem jako swój. Połączenie dla niektórych średnie, ja to lubiłem. I tyle. Dobra, chcielibyśmy wam znowu kolejny pomysł na koktajl z chwastami pokazać. Tak. Tym razem skorzystamy z tego samego magnesu, też na przepisy z mniszkiem i weźmiemy teraz ten koktajl ostatni tutaj, czyli garść mniszka, plaster świeżego ananasa, jeden banan i plaster korzenia imbiru. To również są tropikalne owoce z chwastami i z imbirem. Imbir oczywiście daje nam tutaj super fajny posmak taki, ale jeśli ktoś nie lubi, to można go pominąć. Także bardzo fajne połączenie. Ono również się sprawdza z wieloma zielonymi liśćmi, także zamiast mniszka możecie użyć właśnie pokrzywy albo innej zieleniny. Zaraz będzie tak naprawdę sezon, już jest prawie na liście rzodkiewki, na natkę marchewki, na liście skalarepy. To wszystko to są tak wartościowe zielone liście, które bardzo często są wyrzucane i jest aż po prostu szkoda. I je właśnie polecamy miksować w takich super fajnych połączeniach, które są mocno aromatyczne i smakowe. I to połączenie właśnie takie jest. Maciek tu wrzucił mniszek. Dokładnie, mniszek. I to był ten mniszek, który wam pokazałem w kawałku tak. Rozety. I do tego będzie ananas, banan i imbir. Jest to świetne połączenie, naprawdę spróbujcie. Zwłaszcza jeśli ktoś lubi ananas i może sobie go dodać jeszcze więcej, to wtedy jest to taki petarda smak, naprawdę polecam. Oczywiście każdy z nas ma inne smaki i część może się nie zgodzić z takim smakiem i wybrać inny, ale my dzisiaj właśnie chcemy wam polecić takie troszkę inne połączenia niż wczoraj. I pamiętajcie, że jutro też miksujemy. Tak, jutro też. Może jutro, słuchajcie, jakby się udało, to jest takie moje marzenie, jakby się udało, to już jutro byśmy zmiksowali jakiś koktajl z naszego wachlarza. Jeśli jutro ta drukarnia w końcu nam dostarczy te wachlarze, oby się udało. Fajnie by było, bo też chcielibyśmy już do was je zacząć wysyłać. Sami jesteśmy mega ciekawi, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości, bo tak naprawdę tylko wszystko wirtualnie do tej pory tutaj opisujemy. Dokładnie. No dobra, okej. A na nas z puszki, wiesz co, powiem ci tak. Jeśli masz ochotę zmiksować ananasa z puszki, no to ja nie zabronię Tobie tego. Ale my zawsze Wam polecamy świeże owoce i warzywa do koktajli, bo słuchajcie, koktajle mają być
zdrową żywnością, mają być posiłkiem, który doda Wam energii, który nie zamuli Was, który nie ma jakiegoś dodatku cukru albo niezdrowych składników, które są w puszkowanych owocach. I zawsze, zawsze świeży ananas będzie lepszym rozwiązaniem niż puszkowy. Także jeśli tylko macie możliwość, kupujcie świeże owoce i warzywa. Nie używajcie puszkowych albo przetworzonej żywności, tylko świeżej. Tym bardziej, że ananas naprawdę nie jest drogi i można go używać do wielu, wielu innych dań. I nie wszystko musicie miksować w koktajlach. Możecie nawet zjeść taką albo zużyć jeszcze do czegoś innego. Miksujemy z środkiem. Tak, my miksujemy ze środkiem, ale pamiętajcie, że ananas ma bardzo dużo bromeliny i dzięki temu, znaczy i przez to, jakby białka zaczynają się trawić już na języku i stąd właśnie to odczuwalne takie pieczenie. Wiesz co, Maciek, chyba jeden plaster nie, jest. Nie, ja daję dwa, bo ja lubię. Aha, okej. Słuchajcie, i to jest właśnie, ja czekałem, kiedy ja to mi zwrócił uwagę, z medytacją zrobiłem dwa, bo akurat ja lubię ananasa, więc spoko, mam go zresztą też. Ale wrócę, bo nie skończyłam, że ananas właśnie daje nam ten taki posmak, taki nie posmak, tylko takie szczypanie na języku, to właśnie z tego wynika, że te białka się trawią już na etapie połączenia ze śliną w jamie ustnej i nie każdy jakby to lubi i dlatego, żeby tego było mniej, żeby ten ananas był pozbawiony tej dużej ilości bromeliny, to wtedy odcinamy ten środek twardy. On się też trochę gorzej miksuje, więc jak macie słabsze blendery, to też możemy wykrawać ten środek. Tak. W każdym razie. Dobra, słuchajcie, jedziemy z koksem. Słuchajcie, uwaga. Tak, słuchaj, do góry. Gdzie możemy dostać na przykład liście mniszka? Zwykłe warzywniaki? Słuchaj, liście mniszka dostaniesz wszędzie, gdzie rosną chwasty. Także wystarczy, że wyjdziesz na jakąś pole, łąkę, las, to na pewno znajdziesz liście mniszka. Na ogródkach działkowych, wszędzie, gdzie rosną chwasty, to rośnie też mniszek. Natomiast w warzywniakach też jest taka opcja, bo są takie warzywniaki, które sprzedają sezonowo chwasty, ale no nie jest to standardem. Kolor jest świetny, ananas jakby tutaj też przeważył. Mamy zielony kolor, tylko dużo, dużo słabszy od tego koktajlu, który był z dojrzałym mango. Tutaj mamy dojrzałego ananasa, banan i imbir. To jest kolor miętowy? Miętowy? Ja wiem. Pistacjowy. No, z kolorami to tak różnie, każdy ma tam swoje. Także wyszło nam, widzę, że z jednego i z drugiego koktajlu po dwie szklanki. Także całkiem sporo. Jeszcze widzę, Maciek dopija resztki z blendera, z kielicha. Tutaj jeszcze jest pytanie, nie pytanie. Właśnie zamówiłam sobie książeczkę wachlarzową. Super. Ja mam nadzieję, że lada moment zaczniemy wysyłać. Tak, i że już będziecie się tak samo cieszyć i korzystać. Tam jest aż 300 przepisów. Jest 60 plansz z takimi przepisami, tylko dodatkowo wzbogaconymi w wartości odżywcze i makroskładniki, ponieważ to są nasze magnesy na lodówkę, a magnesy na lodówkę nie mają wyliczonych wartości i kalorii. No, ale to są inne produkty. Tak. Więc, słuchajcie, my też, bo wy się będziecie cieszyć z naszych wachlarzy. Słuchajcie, my też się będziemy z niego cieszyć, bo my też go nie mamy fizycznie. My wiemy, jak on będzie wyglądał, bo go tworzyliśmy, bo przy nim wiemy, ile godzin, ile czasu, ile pracy żeśmy na niego poświęcili, żeby mi jak najlepiej służył. Natomiast my też się zastanawiamy, jak on będzie w rękach wyglądał, więc no co, może jutro, no dobra. Ale to tak jest, jak się na coś czeka, to się zawsze tak dłuży. Jak gdzieś coś chcecie kupić, a nie możecie, albo chcecie gdzieś pojechać i to jeszcze się to trwa, to tak zawsze jest. No ale spoko, dobra. Tak. Jak dłużej poczekamy, może będzie lepszy wow. Dobra. Ale pamiętajcie, że my wstrzymujemy tą sprzedaż i to na długi okres czasu, bo na okres pakowania i wysyłki i przygotowania jakby tego powrotu. Bo musimy tam wszystko posprawdzać, jak to będzie wyglądać. Dokładnie. Dobra, Także zmiksujemy jeszcze koktajl? Zmiksujemy, tak. Jest dopiero 13, więc może teraz nie będziemy korzystać z magnesu na chwasty, tylko na przykład skorzystamy z magnesu
innego. Tutaj mamy szpinak, ale miksujemy chwasty. Słuchajcie. Wyzwanie to jest miksujemy chwasty, więc zamiast szpinaku zmiksujemy chwasty. Słuchajcie, żeby który koktajl chcesz? No żeby nie było tak, że spontanicznie. No my już wiemy, który, no ale dobra, okej. Okay. My będziemy miksować ostatni. Nie mamy szpinaku, znaczy może by się czyli garść na przykład pokrzywy. Można jakąś inną. Co tam masz? Mrożone owoce jagodowe. Gruszka i trzy łyżki wiórków. I słuchajcie, to jest tak, my przede wszystkim nie dajemy szpinaku, bo go nie mamy, może nawet było, ale mamy kapustę pak choi, można byłoby zastąpić. Nie dajemy. Damy dzisiaj dalej tą pokrzywę naszą. Druga rzecz. Mrożone owoce leśne i my akurat mamy, więc je dajemy mrożone. Gruszka, nie ma problemu, tutaj my akurat też mamy. Natomiast wiórki kokosowe. Ja mam wiórki kokosowe, ale jeżeli na przykład ktoś nie ma, ma jakieś mleko kokosowe czy coś takiego, może się dodać tego, no, to obojętnie. Co tam? Tak, tym bardziej, że domowe mleko kokosowe robi się właśnie ze zmiksowania wody z wiórkami kokosowymi, więc jeśli tutaj pominiecie szklankę wody i wiórku i te łyżki wiórków kokosowych, to w zamian za to możecie spokojnie użyć mleka kokosowego. Także miksujemy ten koktajl. To jest ten ostatni koktajl tutaj z magnesów ze szpinakiem, ale zamiast szpinaku używamy chwastów, bo to wyzwanie jest dobra. Miksujemy chwasty. Okej, okay, dajmy na sam dół. Pokrzywę. Pokrzywa. Umyta pokrzywa. A, widzicie, teraz Kuba na mnie poparzyła. No dobra. Okay. Czyli jednak parzy. Ale ten taki fragment, jak jadłeś tą pokrzywę, to ja wyciągnę z tego live'a i zrobię z tego filmik na TikToka. Naprawdę, znaczy nie stresowałem się, ale tak mówię, kurczę, jak mnie poparzy, ja zaraz nie będę mógł mówić. No dobra, najwyżej byśmy się zamienili miejscami. Czy zamiast wiórek można dać mąkę kokosową? Myślę, że tak. Wtedy troszeczkę jest jakby mniej tej esencji takiej kokosowej, bo wiórki to jest jeszcze większe przetworzenie miąższu kokosowego. Znaczy miąższ kokosowy jest najpierw mielony na wiórki, a jeszcze mocniej zmielony albo odpady takie przesiewowe z wiórków to wysuszone. Jest mąka. Więc jakby to jest jeszcze bardziej wysuszone, więc można to zastąpić, jednak tego aromatu kokosowego będzie przez to troszkę mniej, ale spokojnie. Dobra. Także tutaj dodajemy wiórki. Gruszka, tutaj troszkę. I gruszka. Coś ją zabolało, to może... Pewnie jak spadała, to ją zabolało. A nie mamy innej? Nie mamy. A nie używamy to, co mamy, tak. Ale jest spoko. I gruszki też nie obieramy. Nie pozbywamy się gniazda nasiennego, tak jak większość owoców, które u siebie miksujemy. I wrzucamy w całości. Dobra. I szklankę wody. Tak jak do każdego koktajlu, konsystencję robimy, pamiętajcie, wodą. Płynem. W naszym wypadku wodą, mlekiem orzechowym. I miksujemy. Roślinnym, jakim chcecie. Dobra. Nie trudno zgadnąć, że tym razem koktajl nie będzie zielony. Także tym razem na czerwono. Wiadomo, owoce leśne po prostu zdominowały kolor. Wiecie, jest dużo bardziej gęsty, przez to, że były bardziej też gęste składniki. Tak, w ogóle dobra, mrożonki. Mrożonki powodują taką gęstą konsystencję, właśnie tak zwaną smooth. Zresztą green smoothie, czyli zielone koktajle z angielskiego, to w większości są robione na tą konsystencję smooth, czyli są tam bardzo często używane mrożone owoce albo mrożone warzywa. I zobaczcie, zmiksowaliśmy trzy koktajle, dwa zielone, dwa czerwone, każdy inny, ale każdy z chwastami. Który twój ulubiony? Dla mnie ten pierwszy był dobry, bardzo dobry. Ten z mango. Ale ten jest pewnie miazga. Owoce mrożone leśne, warto teraz wykorzystywać wszystkie resztki z zamrażarki, bo przecież lato lada moment i będziemy jeść wtedy świeże owoce i mrozić kolejne porcje. Zaraz zresztą truskawki będą. Już są, już są, tak.
Są polskie, są te takie tutaj zdzierżeniowe, czy skądś tam, co u nas na polach robią, ale wiadomo, że czekamy na sezon, gdzie już na słońcu normalnie będą dojrzewać i będzie ich coraz więcej. Także myślę, że powoli będziemy kończyć. Mam nadzieję, że pozazdrościcie i będziecie w domu miksować. Tak, bo to o to chodzi, żebyście wstali z kanap i nie oglądali, tylko oczywiście miksowali koktajle. Oczywiście wrzucajcie zdjęcia, bo naprawdę w ogóle dzięki wszystko za wczorajsze w ogóle zdjęcia i to, że miksowaliście, super, fajnie. Bo po to też to dzisiaj robimy i mam nadzieję, że to Was bardziej zmotywuje i dzisiaj też powrzucacie nam zdjęcia i będziemy dalej. Tak, live'y będą oczywiście zapisane. Tutaj jest pytanie, czy można zamówić jeszcze wachlarz do Niemiec. Tak, cały czas jeszcze można zamawiać właśnie te wachlarze, dopóki my ich nie dostaliśmy nawet z drukarni. Nawet 10 możesz do Niemiec zamówić. Dopóki my ich nie dostaliśmy z drukarni, to jakby cały czas one są w cenie w przedsprzedaży i jest uruchomiona sprzedaż na stronie. Tutaj jest przypięty link na dole. zielonekoktajle.pl / na wachlarz. Natomiast do Niemiec bez problemu wysyłamy, tak jak do każdego innego kraju. Jeszcze jedna ważna rzecz. Dla tych, którzy będą tego, jeżeli oglądacie to tydzień później tego live'a, to nie sugerujcie się tym, że mówimy, że jeszcze możecie dzisiaj zamówić w tej cenie. No niestety, bo jak tylko dzisiaj wachlarze będą w drukarni. Dla tych, dzisiaj jest czwartek 22 kwietnia 2021 roku. Ja podejrzewam, że sprzedaż wachlarzy będzie do jutra, ewentualnie może do końca weekendu i po prostu wstrzymujemy i wracamy, nie wiem, pod koniec maja, może w czerwcu, zobaczymy. W każdym razie teraz jeszcze macie te parę dni, więc zapraszamy. Czy liście mniszka młode, czy te starsze mogą być? Te starsze też mogą być. Ale jeszcze ich nie ma. One, nie no, jak już kwitną, to już są starsze, takie większe. No. One też mogą być, one są troszkę bardziej gorzkie po prostu, ale też są okej, też mają dużo wartości i też są fajne. W koktajlach zresztą bardzo fajnie można ukryć smak mniszka, nawet jeśli nam on nie smakuje. Także zbierajcie, miksujcie, wrzucajcie, chwalcie się swoimi koktajlami, bo nas to mega motywuje do tego, żeby Wam właśnie pokazywać kolejne inspiracje i pomysły i przepisy. Pamiętajcie, że dzisiaj jak rozpoczęliśmy tego live'a, to Maciek z nim miksował pokrzywę, wlał ją tutaj do kostek, do pojemnika na kostki lodu i my to włożymy do zamrażalnika i jutro wyjmujemy i Wam pokażemy. Tak. To jest jedna z opcji na przechowywanie właśnie chwastów. Dobra, czas to włożyć. My kończymy dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście dzisiaj z nami, że z nami nas oglądacie. A jeżeli nas nie oglądacie, to nas obejrzyjcie w weekend, wolny czas dla Was. Tutaj jeszcze piszą, że piją dzięki nam koktajl z pokrzywy. Po raz pierwszy jest pycha, dziękuję. Spoko. Macie darmowy produkt. Także super. Może dojdziemy do takich momentów, że będziemy tylko z darmowych produktów. Tutaj ktoś pisze, u mnie w Irlandii mniszek zaczyna przekwitać, ale na spokojnie, on dalej gdzieś tam rośnie, on wypuszcza kolejne młode pędy. Także to nie jest chwast, który jednorazowo kwitnie, przekwita i jest z nim koniec. On jest jakby cały sezon dostępny. Super pomysł, dziękuję. Dobra, także super, dziękujemy i do zobaczenia jutro o podobnej porze. Pa.